W miniony weekend stadion lekkoatletyczny przy ulicy Piaskowej w Policach stał się areną sportowych zmagań osób niepełnosprawnych. W sobotę odbył się tam pierwszy policki meeting lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych. W zawodach wzięli udział zawodnicy o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno ruchowej, intelektualnej, jak i sprzężonej, łącznie kilkadziesiąt osób. Na imprezie nie mogło zabraknąć polickiej paraolimpijki, wielokrotnej medalistki międzynarodowych zawodów Jolanty Majki, która aktualnie trenuje wioślarstwo. Wy dopiero zaczynacie, mam nadzieję, że tutaj to, co będziecie startować i będziecie w różnych konkurencjach brać udział, mam nadzieję, że gdzieś to później ktoś was zauważy, tak jak mnie zauważono, przez ośrodek właśnie SOSW numer 1, gdzie wy teraz też uczęszczacie. I że będziecie też mogli startować na arenach międzynarodowych. Życzę wam z tego całego serca. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach i Policką Akademię Sportu wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Gorące brawa jeszcze jakiś... Ten czarny trik jest najlepszy. Jesteśmy... Karola!